Siemano, z tej strony Darcio, witam z kolejnym filmem na moim kanale. Na samym wstępie zachęcam cię do dania subskrypcji, abyś nie przegapił kolejnych materiałów na moim kanale. Bez dalszego przedłużania, lecimy z filmem. Pamiętacie może, drodzy widzowie, jak omawialiśmy na kanale zaginiony film Phantom Blade? Wspominałem wtedy, że odpowiedzialnym za ten twór studiem było studio APPP. Wspomniałem wtedy również, że tuż przed próbą stworzenia adaptacji Phantom Blade stworzyli oni pierwsze anime oparte w 100% o uniwersum JoJo. A mówię tutaj oczywiście o słynnym OVA z 1993 roku oraz jego kontynuacji z 2000, która była w zasadzie prequelem rozpoczynającym całą opowieść. Dzisiaj dogłębnie przyjrzymy się poczynaniom studia APPP w kwestii serii JoJo's Bizarre Adventure, a w szczególności temu słynnemu OVA. Ogółem, aby zachować jakąkolwiek chronologię wydawania danych serii, porozmawiajmy najpierw o serii z 1993 roku, która to była taką okrojoną wersją drugiej części obecnej serii Stardust Crusaders. Posiadała ona 6 odcinków, które adaptowały odcinki od 20 tomu wzwyż, czyli od poznania Igiego na pustyni, aż po pokonanie Dio. Ogólnie możecie się zastanawiać, dlaczego zaczęli adaptować historię dosłownie od połowy mangi. Odpowiedź na to pytanie jest dość niejasna, ale najbardziej logicznym wyjaśnieniem wydaje się to, że była ona robiona dla fanów JoJo, którzy przecież znali już całą historię, także nie było też potrzeby adaptowania początków, które i tak były znane przez wiernych widzów serii. Ale jednak po emisji okazało się, że sama opowieść zaintrygowała niezaznajomionych z JoJo widzów, co ostatecznie doprowadziło do powstania prequela, który tym razem adaptował początki całej opowieści, a sama emisja zakończyła się w 7 odcinkach, które chronologicznie były tak koszmarnie poukładane, że ja nawet tego nie skomentuję. Ogólnie, jak już ustaliliśmy w samym filmie o Lost Media Phantom Blade, studio APPP bardzo lubi wycinać bardzo istotne elementy historii. I tak tutaj, patrząc na to, że aktualna wersja Stardust Crusaders posiada 48 odcinków, to OVA z 1993 niecałe 13. No cóż, no łatwo można wywnioskować, że wycinali oni na potęgę. Jakby dosłownie praktycznie wszystkie istotne wątki zostały albo zmniejszone do minimum, albo całkowicie wycięte z historii. Ale jedno trzeba oddać tej adaptacji. W tym całym gąszczu niedomówień znalazło się miejsce na trochę kreatywnej pracy autorów. Chodzi mi tu w szczególności o to, że twórcy postanowili w niektórych momentach zawrzeć własną wizję twórczą i tak chyba najbardziej w pamięci zapadła mi scena Zenią, która tutaj otrzymała zdolność przemiany w młodą kobietę. Do samego stylu animacji w OVA nie ma co się do... Powiem jednak tyle, że ta ostra oraz bardzo dzika kreska niekiedy mi przeszkadzała, ale takie postacie jak m.in. Jotaro wyglądały naprawdę nieziemsko przez tą dziką oraz ostrą kresunię. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego dziś nie można praktycznie nigdzie znaleźć już odcinków OVA w lepszej jakości? Otóż, jak się okazuje, emisja owej adaptacji została całkowicie zabroniona oraz wstrzymana ze względu na pewne kontrowersje, które miały miejsce w 2008 roku, a problemem okazały się skargi egipskich fundamentalistów islamu. Ale co ciekawe, mieli oni problem nie tylko do adaptacji, ale również do samego Arakiego oraz jego mangi. Oto, że Dio w jednej ze scen czytał strony Koranu, czyli według muzułmanów księgi zesłanej przez samego Boga, co można chyba porównać do takiej ich Biblii. Ale najabsurdalniejsze w całej tej sprawie okazało się jednak to, że sama manga owej sceny nie zawierała. I tak rok minął bez dalszej dystrybucji oraz wydawania mang JoJo, aż w końcu nadszedł rok 2009, w którym to wszystko wróciło do normy, ale niestety sama adaptacja została bezpowrotnie zawieszona. Na dzisiaj to by było tyle, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, to zachęcam was do bicia na mojego Discorda. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do następnego. Bye.